Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomek, wybierając się do Gliwic na to pierwsze spotkanie, tak sobie wyobrażaliście to, co się tutaj będzie działo, tą otoczkę, tą całą atmosferę? No, jeśli chodzi o to, co się działo na trybunach, to może tak głupio zabrzmi, ale dokładnie tego się spodziewałem. Oczywiście były pewne wątpliwości, czy logistycznie wszyscy to udźwigną, ale no, wyszło super, naprawdę. No, tak jak mówię, no, tego się spodziewałem. Może nie tyle się spodziewałem, co gdzieś tam sobie w głowie to wymarzyłem, że właśnie będzie to tak wyglądało jak dzisiaj. Wchodziłeś na boisko w końcówce meczu. Czy mobilizowałeś kolegów do tego, żeby tutaj jeszcze powalczyć o to zwycięstwo? Wierzyliście jeszcze do końca w to? Nie brakowało, nie było wątpliwości? No, oczywiście motywowałem jeszcze chłopaków, ale nie za bardzo tego potrzebowali, bo widać było już w końcówce tej drugiej połowy tego meczu, że mamy zupełną dominację i Chrobry praktycznie cały czas od 20 minuty drugiej połowy grał na czas i to myślę, że akurat im się źle gdzieś tam odbiło, ale bo tak jak mówię, no nie musiałem specjalnie motywować chłopaków, oczywiście to robiłem, ale widziałem po nich, że dążą cały czas do zwycięstwa, czy byłem na boisku, czy nie, także bardzo się cieszę, że wyszło tak, jak wyszło. Obserwowałeś ten mecz w dużej mierze z boku, miałeś jeszcze możliwość go spokojnie sobie analizować, w miarę na spokojnie. Kluczowy moment tego meczu to ta czerwona kartka, twoim zdaniem? Nie do końca, bo pierwsza połowa może nie wyglądała ładnie dla oka, ale Chrobry się mocno namęczył. Nie wykorzystał też swoich sytuacji, ale mocno się namęczył. Dużo biegał, bardzo dużo biegał. Tak jak mówię, drugą połowę zaczął też dosyć intensywnie, ale z każdą minutą słabł i chcieliśmy to wykorzystać i to wykorzystaliśmy. Może trochę pomogła oczywiście ta czerwona kartka, ale chcę zauważyć, że zanim to się wszystko wydarzyło, zanim Svendro był sfaulowany, to już wcześniej mieliśmy kilka okazji, cały czas dominował. Więc jakby myślę, że do końca meczu, nawet jakby grali w jedenastkę, nic by się nie zmieniło. Jak opiszesz te odczucia, te emocje towarzyszące strzeleniu z bliskiej bramki w takiej minucie, 98, w takich okolicznościach? No myślę, że to, co mi pierwsze przychodzi na myśl, to, że ciężka praca się zawsze obroni i życie ci zawsze odda. I tu akurat myślę, że fajnie, że tak się stało. A jeżeli miałbym opisać to, co się ogólnie działo, to wszyscy wiedzą, że miałem w tygodniu urodziny. Nie kryję tego, że mam już 37 lat. Nie kryję się z tym, bo czuję się bardzo dobrze i sztuką jest, myślę, piłkarza, który już swoje zwiedził w Polsce i tych stadionów trochę odwiedził, na wielu grał, sprawić, żeby miał ciarki podczas meczu, nawet gdy się nie gra, więc myślę, że żeby to zrobić, to trzeba być naprawdę kozakiem, a tak właśnie dzisiaj było na trybunach.